Jak już powiedziałem, powolutku zbliżamy się do końca naszej wędrówki po kościołach Azji, do których Jezus przez Jana adresuje i posyła listy. I jak już wspominałem wcześniej, czynimy takie koło, zaczynając od Efezu, idąc wzdłuż wybrzeża w górę, w północy, do Pergamonu, później trochę na wschód, do Tiatyry i teraz idziemy powoli na południe. I ten kształt takiego koła odpowiada dokładnie temu, co jest w pierwszym rozdziale zapisane Księgi Objawienia w wersetach 12-16, gdzie Jan pierwszy raz widzi Chrystusa i czytamy w tych wersetach tak: i odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie, a gdy się odwróciłem, zobaczyłem 7 złotych świeczników, a pośród tych 7 świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe, jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia, jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swojej prawej ręce miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. I taki oto Chrystus adresuje te listy. I tak jak powiedziałem, zakreślamy koło, ponieważ to jest dość symboliczny układ, że tak powiem, tych kościołów, ponieważ w 13 wersecie czytamy: pośród tych 7 świeczników. Tekst grecki mówi: kai en meso ton lichnion, czyli mesos oznacza środek. En to jest przyimek oznaczający ruch, że tak powiem, ale w tym wypadku raczej brak ruchu, czyli coś jest w środku, tak? Czyli jest otoczony świecznikami, czyli Chrystus jest otoczony tymi świecznikami, więc one tworzą jakby koło wokół Niego. I to obrazuje trochę tą mapę, którą mamy przed oczami, kiedy widzimy układ tych wszystkich kościołów, po których wędrujemy. I dzisiaj, kochani, wchodzimy do przedostatniego miasta, mianowicie do Filadelfii. Wiem i mówiłem wam o tym, zanim rozpoczęliśmy też nabożeństwo, że wiele dzisiaj kościołów przyjmuje chętnie nazwę Filadelfia, Kościół Filadelfia, Zbór Filadelfia i tak dalej. Nawet jest miasto w Stanach Zjednoczonych, które się nazywa Filadelfia. A chętnie przyjmowana jest ta nazwa, tylko pytanie jest, czy nazwa nie odzwierciedla, czy też odzwierciedla rzeczywiście to, co reprezentuje sobą Kościół Filadelfii. Czy też raczej pod nazwą Filadelfii nie ukrywa się Sardes, tak, gdzie widzimy, że masz imię, które by oznaczało, że żyjesz, a jesteś martwy. Zatem będziemy się przyglądać dzisiaj Filadelfii. Zobaczymy, co Jezus mówi do zboru Filadelfii, a przez to, co Jezus mówi do nas. I nie tylko do naszego zboru, ale do każdego z nas. Dlatego, że, kochani, jak cały czas powtarzam, jesteśmy odpowiedzialni za słuchanie i też realizowanie tego, co Jezus mówi. Dlatego, że każdy tak naprawdę list kończy się wezwaniem Jezusa, aby kto ma uszy, słuchał, co Duch mówi do kościołów. Tak, nie do jednego kościoła, czyli nie mówi tylko, że kto ma uszy w Filadelfii, niech słucha, co Duch Boży mówi do kościoła w Filadelfii. Ale mówi, kto ma uszy, niech słucha, co Duch Boży mówi do kościołów, do wszystkich zborów. A zatem każdy z nas powinien mieć otwarte uszy na to, co Duch Boży mówi do wszystkich zborów. Tak? Brać pod uwagę i wtedy możemy przyjrzeć się sobie oraz zborowi, w którym uczestniczymy, za który jesteśmy odpowiedzialni, tak? Bo każdy z nas jest odpowiedzialny, wsłuchujemy się w to, co Duch Boży mówi do kościołów i przypatrujemy się, czy możemy być zadowoleni ze swojej pozycji jak Smyrna wobec prześladowań, lub też możemy być takim kościołem jak Filadelfia, któremu nie grożą prześladowania. Z tej racji, że Chrystus ten Kościół umiłował. I zaraz zobaczymy dlaczego. Ale mamy się przyglądać. Czy też może jesteśmy jak Efes, który musi wrócić do początków, bo mimo, że działa, mimo, że funkcjonuje, mimo, że tych czynów jest coraz więcej, to
gdzieś daleko odszedł od tego wszystkiego, tak? Albo znowuż może idziemy na kompromis, tak jak Pergamon czy Tiatyra, idziemy na kompromis, uginamy się pod ciężarem autorytetu kultury czy władz i tak dalej, idziemy na świata, życia codziennego, idziemy na kompromis. Więc musimy się temu wszystkiemu dokładnie przyjrzeć i temu mają służyć te nasze rozważania. I zanim przejdziemy do rozważania samego listu, jak zawsze chcę Was wprowadzić pewien kontekst historyczny, geograficzny, ponieważ one za każdym razem, jak widzimy, ten kontekst jest bardzo istotny. Żebyśmy dobrze zrozumieli, co Jezus mówi, jakimi symbolami się Jezus posługuje, aby wyrazić treść, tak? Do zrozumienia tych symboli jest potrzebny nam kontekst. Musimy wiedzieć, co się działo z danym miastem, co przeżywali mieszkańcy i tak dalej, i tak dalej. Widzieliśmy to wyraźnie w przypadku Efezu, jak i Smyrny, jak każdego innego kościoła. Każdego innego kościoła. I to samo dotyczy również Filadelfii. Filadelfia, kochani, zostało założone, miasto Filadelfia zostało założone przez Pergamończyków. Tak, znamy mniej więcej troszkę historię Pergamonu, kiedy omawialiśmy samo miasto i kościół w Pergamonie. Nazwa Filadelfii wzięła się od króla Pergamonu, Attalosa II, który był tak naprawdę przedostatnim królem Pergamonu, ponieważ Attalos III, nie mając potomstwa, przekazał Pergamon w dziedzictwo Rzymowi. Pamiętamy to, kiedy omawialiśmy list do Pergamonu. Attalos II był bratem wcześniejszego króla, Eumenesa II, i Attalos zyskał przydomek Filadelfosa, dlatego że był wiernym, bardzo wiernym sługą swojego brata, kiedy jego brat był jeszcze królem, kiedy żył, do tego stopnia, że odmówił wzięcia udziału w spisku, który organizowano przeciwko jego bratu i chciano osadzić właśnie Attalosa na tronie. Attalos odmówił. Początkowo myślał, że rzeczywiście Eumenes nie żyje, ale kiedy dowiedział się, że Eumenes żyje, natychmiast zrezygnował z wszelkiego rodzaju roszczeń do tronu. Był wierny w stosunku do brata. Dlatego nadano mu tytuł Filadelfos, miłujący brata. Miłujący brata. I stąd nazwa Filadelfia. Miasto, kochani, leżało, dzisiaj to jest zupełnie inne miejsce, miasto leżało w dolinie takiej dolinie, która się ciągnęła wzdłuż koryta rzeki Kogamis, która była dopływem Hermusu. Ta rzeka cały czas się przewija gdzieś tam od czasu Pergamonu. A ta dolina kierowała się w kierunku takiego płaskowyżu i trzeba przyznać, że była to dość trudna droga do przejścia, bo różnica tam była dość spora, bo około chyba, z tego co pamiętam, wspinaczka po tej trasie to była gdzieś tak około 450 metrów. Ale nie była to oczywiście stroma wspinaczka, to był dość długi szlak, niemniej różnica w poziomach to jest około 450 metrów. A miasto było zbudowane u podnóża góry Tmolus, podobnie jak poprzednie miasto, które żeśmy rozważali. I stanowiło jakby naturalne miejsce odpoczynku, regeneracji, uzupełnienia zapasów w trakcie tej wędrówki. Wzdłuż doliny rzeki Kogamis w kierunku płaskowyżu, który z kolei to płaskowyż prowadził dalej do Frygii i dalej na wschód. I tędy właśnie, kochani, przebiegał szlak handlowy prowadzący z portu w Smyrnie, tak, stąd widzimy też i powiązanie jakby Smyrny z Filadelfią, z portu w Smyrnie do na wschód, tak, do Frygii i tak dalej, i tak dalej. Tędy właśnie to wszystko przechodziło. A do tego stopnia, że droga ta rywalizowała ze szlakiem handlowym, który prowadził z Efezu, o którym wspominaliśmy na początku. Prowadził z Efezu na wschód. Również tędy, prawie aż do czasów Bizancjum, przebiegał też szlak poczty cesarskiej z Rzymu na wschód.
Tak, więc jakakolwiek poczta cesarska, jakiekolwiek rozkazy, które szły do legionów gdzieś tam stacjonujących, albo do prokonsulów, albo do jakichś innych prokuratorów i tak dalej, które szły, one wszystkie szły tędy. To była ta trasa, którędy kurierzy poczty cesarskiej wędrowali. A w przeciwieństwie do Tiatyry, jak pamiętacie, Tiatyra była miejscem, który bronił Pergamonu, tak? Był takim miejscem, gdzie może nie tyle bronił, co miał powstrzymać na jakiś czas najazd, tak? Jakikolwiek atak na Pergamon. Tiatyra nie miała takiego charakteru obronnego, mimo że leżała w dość takim dogodnym miejscu do obrony i oczywiście nikt nie zaniedbywał samej obrony de facto, ale to nie był charakter, to nie był cel powstania tego miasta. Miasto miało charakter misyjny, że tak powiem. Ale nie w takim znaczeniu, jakie my mamy dzisiaj, rozumiemy, misyjne jako chrześcijańskie, tylko miasto miało na celu rozpowszechnianie kultury greckiej, heleńskiej dalej na wschód. A chodziło o to, żeby ludzie, gdzie tam się spotykali ludzie, żeby stamtąd ci, szczególnie którzy przychodzą ze wschodu, potem wracając, wracali i nieśli ze sobą te wszelkie dobra, że tak powiem, które kultura heleńska ofiarowywała. I było to skuteczne do tego stopnia, że wyeliminowano praktycznie język lidyjski na przykład w Lidii. I zastąpiono go całkowicie Greką. Całkowicie. Tak więc charakter misyjny, rzeczywiście jeśli chodzi o kulturę grecką, Tiatyra spełniała dość dobrze. Filadelfia nie była bardzo znanym miastem aż do mniej więcej 17 roku po Chrystusie. W tym roku, 17 roku po Chrystusie, ponieważ te tereny były wulkaniczne, nastąpiło trzęsienie ziemi, które zniszczyło aż 12 miast. A w tym Sardes i właśnie Filadelfię. Chociaż Sardes na przykład ucierpiało bardziej niż Filadelfia, to mimo to Filadelfia odczuwała o wiele bardziej długoterminowe skutki. Ponieważ o dziwo wtórne wstrząsy były odczuwalne wiele, wiele lat po głównym trzęsieniu ziemi. I chciałbym, żebyście to zapamiętali, ponieważ to odgrywa znaczącą rolę w tym, co Jezus przez Jana przekazuje do Filadelfii. Oczywiście to wszystko powodowało, że wiele ludzi uciekło z miasta w czasie trzęsienia ziemi. Później bało się wracać do tego miasta. Część ludzi wróciło i próbowało tworzyć różnego rodzaju konstrukcje, co też jest ważne dla naszego rozważania listu, które miały podtrzymywać ich domy. Próbowali znieść się na wyżyny inżynierskie i myśli wtedy, żeby te domy zabezpieczyć przed możliwością zawalenia się w momencie, gdyby nastąpiło trzęsienie ziemi. Ci ludzie cały czas żyli w cieniu tego trzęsienia ziemi, w obawie przed kolejnym dniem próby, tak? Dla nich to jest dzień próby, tak? To jest bardzo, bardzo ważne też dla naszego rozważania. Więc ludzie cały czas żyli w strachu, więc część ludzi nie wróciła do miasta, żyła wokół miasta, zajęła się rolnictwem i tak dalej, ale już do samego miasta nie wróciło. A co też istotne jest dla naszego rozważania, to, że po całym trzęsieniu ziemi dość serdecznie i z dużą pomocą podszedł do tego miasta cesarz Rzymu, przez ofiarując i pieniądze, i pomoc, i tak dalej, przez co Filadelfia przez jakiś czas przyjęła nazwę tak zwanej Neocezarei, czyli nowocesarskiego miasta. Aczkolwiek przyjęto tą nazwę, na początku wyeliminowano w ogóle nazwę Filadelfia, później wrócono do nazwy Filadelfia Neocezarea, a później wyeliminowano Neocezarea. I znowu wrócono do Filadelfia. W ogóle w granicach 20 lat to mniej więcej zajęło. I zwróćcie na to też uwagę, bo to będzie też istotne dla naszego rozważania.
W każdym razie, kiedy list był pisany do Filadelfii, ludzie wciąż jeszcze żyli wspomnieniami kataklizmu, wciąż żywymi dla nich jeszcze wspomnieniami kataklizmu. Oraz obawą przed tym, że może się to ponownie wydarzyć. Że kataklizm może ponownie uderzyć w miasto i ponownie ludzie będą ginąć, ponownie będą zniszczenia, ponownie będzie potrzeba budowa. Jeżeli nawet uderzy, to jak długo to będzie trwało, czy tak jak ostatnio, gdzie to się ciągnęło wiele, wiele lat. Tak, ludzie nie byli pewni dnia ani godziny, kiedy ponownie poczują wstrząs i będą musieli uciekać i tak dalej. No to jest takie życie na bombie zegarowej, że tak powiem. Zatem to, co charakteryzowało Filadelfię w tamtych czasach, to po pierwsze taki charakter misyjny w rozumieniu oczywiście kulturowym samej Filadelfii, to, że ludzie żyli ciągle w cieniu dnia próby, czyli ciągle tego trzęsienia ziemi i ciągle obawy o to, że ponieważ to się, wiecie, jak coś się długo, długo powtarza, to potem człowiek, nawet jak już się uspokoi, to człowiek ciągle jeszcze żyje tym, że w każdej chwili to się może wydarzyć, bo zazwyczaj się trzęsienia ziemi mają to do siebie, że nastąpi trzęsienie ziemi, czasami jest jeden, drugi wstrząs wtórny, tak? I się wszystko uspokaja na wiele, wiele, wiele lat. Bo się płyty tektoniczne poruszyły, bo coś tam i tak dalej. Natomiast tutaj, wiecie, przez ileś lat, gdzie wspomnienia o trzęsieniu ziemi były pisane 2 albo 3 lata po samym wydarzeniu, a ten, kto spisywał, mówi, że wciąż jeszcze są. Wciąż jeszcze są. Zatem, wiecie, to jest naprawdę bardzo nieprzyjemne i bardzo takie niebezpieczne miejsce. Wielu mieszkańców, jak już mówię, zamieszkało poza murami miasta, żeby mieć w razie czego łatwiejszą ucieczkę. No i oczywiście to, co charakteryzowało, to to, że miasto przyjęło nazwę cesarza, Boga, po czym tą nazwę odrzuciło. Odwróciło do swojej starej nazwy. Ciekawostką historyczną jest też to, to tak na marginesie, ale powiem wam, że w czasach, i myślę, że powiem wam dlatego, że a to chyba charakteryzuje chrześcijan do dzisiaj. Niestety. A przynajmniej nie tyle chrześcijan, co może takie kościelnictwo chrześcijańskie. Otóż w czasach podbojów islamskich, to jest mniej więcej XIV wiek, kiedy się rozpoczynają podboje tureckie tamtych terenów, tak? Ponieważ na początku to jest ciągle Bizancjum, nawet po podziale cesarstwa to jest ciągle Bizancjum, czyli ta wschodnia część cesarstwa rzymskiego ze stolicą w Bizancjum, gdzie rządzi cesarz, tak? Ale muzułmanie napierają od południa, od wschodu i zaczynają się różnego rodzaju podboje, i to podboje Turków osmańskich, tak? bo to są właśnie oni, a niosących ze sobą islam. I Filadelfia, jako miasto chrześcijańskie, stawiało im bardzo, bardzo długo opór. Tak? Do tego stopnia, że tereny wokół były zajęte przez Turków, a Filadelfia ciągle się broniła i to bardzo skutecznie, a do tego stopnia, że w pewnym momencie została odcięta w ogóle od Bizancjum, wobec tego broniła się jako samozarządzające się miasto-państwo praktycznie, tak? Choć nigdy nie było oficjalnie uznane za państwo, w praktyce tak funkcjonowało jako miasto-państwo. Co z kolei, kochani, powodowało zazdrość nie sułtana, tylko cesarza Bizancjum. Chrześcijańskiego cesarza Bizancjum. I wyobraźcie sobie, że Filadelfia uległa nie Turkom, ale połączonym siłom turecko-bizantyjskim. Dlatego historycy odnotowali, że to, czego nie mogła dokonać nawała islamu, dokonała zazdrość chrześcijańska. To jest nauczka, myślę, dla nas wszystkich, tak? Że to, czego na przykład często dzisiaj nawet nie jest w stanie dokonać nawała sekularyzmu, jest w stanie dokonać zazdrość chrześcijańska. Jest w stanie niszczyć kościoły, jest w stanie rozbijać kościoły, jest w stanie niszczyć coś, co jest wartościowe. Zanim, to taka tylko, wiecie, to ciekawostka, ale myślę, że też i dobra nauczka dla nas wszystkich jako chrześcijan, abyśmy pamiętali, jak dalece człowiek, pomimo tego, że odwołuje się do wartości chrześcijańskich, jak dalece może się posunąć, kiedy ulega swoim pożądliwościom, kiedy ulega takim niskim naprawdę emocjom, jakim jest zazdrość i tak dalej. To naprawdę jest straszne i myślę, że wierzę w to głęboko, że jest to obrzydliwe w Bożych oczach. Zanim przejdziemy do rozważania tego listu, zechciejmy go przeczytać. To jest Księga Objawienia, rozdział 3, wersety od 7
do 13. Od 7 do 13 wersety 3 rozdział. A do anioła kościoła w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera i nikt nie zamknie. Zamyka i nikt nie otworzy. Znam twoje uczynki. Oto postawiłem przy tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia. Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed twoimi nogami i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Oto przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga i moje nowe imię. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Dobry Ojcze, prosimy Cię, aby Duch Święty otworzył uszy naszego serca, abyśmy rzeczywiście wsłuchiwali się w głos Chrystusa, który przemawia do kościołów. W Jego imię prosimy o to. Amen. Zaczniemy oczywiście od wersetu 7. A do anioła kościoła w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. Ten, który święty, prawdziwy, ho hagios, ho aletinos, prawdziwy, tak? Ten, który nie tylko jest rzeczywisty, ale ten, który też głosi prawdę, który mówi prawdę, który Jezus sobie powiedział w Ewangelii Jana, tak? Ja jestem prawda. Jestem prawda. Dlaczego? Dlatego, że całe Pismo mówi wyraźnie, że Chrystus jest początkiem wszelkiej mądrości, wszelkiego poznania. Jest warunkiem sine qua non właściwego zrozumienia wszystkiego. Ten, który stworzył wszystko, zna prawdę o wszystkim. To jak ja często daję przykład, jeżeli ktoś na przykład zbudował komputer, to jest specjalistą w sprawie tego komputera. On wie, co gdzie leży, gdzie jest procesor, gdzie jest płyta główna, gdzie są umieszczone jakie tam różnego rodzaju mikrochipy i tak dalej. On jest specjalistą, on wie, bo on to skonstruował. Jak chcesz wiedzieć, jak komputer ten działa, jak go najlepiej naprawić i tak dalej, to idź do źródła, czyli do tego, kto to zrobił. I Jezus tak samo zna doskonale prawdę i jest prawdą, ponieważ On jest źródłem wszelkich prawd i praw, które rządzą tym wszechświatem. Zatem jest święty i jest prawdziwy. Jedyny prawdziwy. Wszystko inne moglibyśmy, oczywiście nie jesteśmy wschodni, ale wszystko inne moglibyśmy uznać za iluzję, gdyby nie Jezus. I Jezus, zwróćcie uwagę, zwraca się do Filadelfii, przedstawiając siebie, zgodnie czyni to z treścią listu. Przyjrzyjcie się, do Smyrny mówi tak. To mówi pierwszy i ostatni, ten, który umarł, a ożył. To jest drugi rozdział objawienia, werset 8. Po czym w 10 wersecie mówi, nic się nie bój z tego, co masz cierpieć. I mówi, zapowiada, że doświadczą prześladowań. Że już doświadczają niektórzy śmierci. Więc przedstawia się jako Pan życia i śmierci. Ten, który żył, który umarł i który zmartwychwstał. Ma pełnię władzy nad, nad życiem i śmiercią. W związku z tym mówi do wierzących w Smyrnie, nie bójcie się śmierci. Nie bójcie się umrzeć. Natomiast do Filadelfii mówi tak. To mówi święty, prawdziwy. Werset 7. I w 8 wersecie mówi, nie wyparłeś się mego imienia. Zatem to, że Jezus jest święty i prawdziwy, przedstawia się im jako święty i prawdziwy, ma bezpośrednie powiązanie z wiernością tego Kościoła. Bezpośrednie powiązanie. Jezus mówi do nich, ja jestem święty i prawdziwy, ponieważ wy zachowujecie przedstawiam się jako święty prawdziwy, ponieważ wy nie wyparliście się mego imienia. Zachowaliście prawdę.
Przypomnę to, co mówiłem, dlatego prosiłem was, żebyście zapamiętali pewne kluczowe rzeczy z historii miasta. Filadelfia przyjęła imię Boga Cesarza, Neo Cezarea, po czym je odrzuciła. Gdyż kojarzyło się to, wiecie, z traumą, z trzęsieniem ziemi i tak dalej, z tymi wszystkimi rzeczami nieprzyjemnymi, czasem próby. A Chrystus tymczasem jest prawdziwym Bogiem i Kościół Filadelfii nigdy go nie odrzucił. Tak, sama Filadelfia odrzuciła nazwę, imię cesarza, tak, wyrzekła się, wróciła do swojego starego imienia. Kościół Filadelfii nie wrócił do swoich korzeni starych, czyli do pogaństwa, tylko był zawsze wierny Chrystusowi i nigdy nie wyrzekł się jego imienia. Zwróćcie też uwagę, że listy do Smyrny i do Filadelfii tworzą zupełnie inną kategorię listów. A ponieważ każdy praktycznie list, jaki Jezus przesyła, zaczyna się od laudacji, ale później Jezus przechodzi od laudacji do i mam coś przeciwko tobie. Albo jak w przypadku Sardes, nawet nie mam nic przeciwko tobie, tylko po prostu jesteś martwy. Tymczasem kiedy pisze do Laodycei, czy też na przykład jak do Laodycei pisze jako świadek wierny do kościoła, który nie jest wierny. Natomiast w przypadku Smyrny czy Filadelfii Jezus nie ma nic do zarzucenia tym kościołom. Tak? W przypadku Smyrny i Laodycei nie ma Jezus nic do zarzucenia. A co ja powiedziałem? O, przepraszam, Filadelfii. Tak, Filadelfii. Smyrny i Filadelfii. Tak? Nie ma nic do zarzucenia. Nic do zarzucenia tym kościołom. Jest laudacja, rozpoczyna od czy pochwały tych kościołów. I dalej Jezus zwraca się do kościoła Filadelfii i mówi: ten, którym, oczywiście przedstawiając siebie, czyli autora tego listu, tego przesłania, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. Czyli kto? Ten, który ma władzę. Ten, który ma władzę. Ale pomału. Najpierw zwróćmy uwagę na ten, który ma klucz Dawida. Pozwólcie na drobną dygresję. Ponieważ niektórzy przedstawiciele kościoła rzymskokatolickiego w tym miejscu, czy rozważając pozycję papieską, tak, czyli tego, którego nazywają biskupem Rzymu, następcą Piotra i tak dalej, i tak dalej, używają argumentu z Księgi Izajasza z 22 rozdziału, a dokładnie rzecz biorąc wersety 19-22, gdzie czytamy: wypędzę cię z swojego stanowiska, i to Bóg przemawia do Szebny, tak, czyli takiego, jakby to powiedzieć, skarbnika i przełożonego domu Dawida, czyli takiego premiera, o, powiedzmy, do Szebny, i mówi tak: wypędzę cię z twojego stanowiska, z twojego urzędu ściągnę cię. W tym dniu powołam swojego sługę Eliakima, syna Hilkiasza, i ubiorę go w twoją szatę i przepaszę go twoim pasem i oddam w jego ręce twoją władzę i będzie on ojcem dla mieszkańców Jerozolimy i domu Judy i położę klucz domu Dawida na jego ramieniu, gdy on otworzy, nikt nie zamknie, a gdy zamknie, nikt nie otworzy. Zwróćcie uwagę, to są te same słowa. To są te same słowa, zaraz do tego dojdziemy. Ale argument Rzymu jest taki. Widzicie, nie król, ale może być ktoś inny, kto zarządza domem króla, czyli kto zarządza królestwem. Wobec tego Eliakim jest takim typem papieża. Tak? Następcy Piotra. Czyli Piotr i jego następcy, to Eliakim jest ich takim typem. Tak? Prototypem. Ponieważ dany im jest klucz do domu Dawida. Oni mają na ramieniu, noszą klucz do domu Dawida. Są ojcem, tak? Ojcze Święty, tak? Są ojcem dla domu Judy i Izraela. No właśnie, tylko jak przyjrzymy się tekstowi, który dzisiaj rozważamy, to oczywiście, zanim do tego przejdziemy, to może jeszcze jedna rzecz. Jest inny, jeszcze dodatkowy argument po stronie katolickiej, gdzie mowa jest w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16, werset 19, gdzie po wyznaniu wiary Jezus mówi do niego tak: i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
No właśnie, teraz, kiedy łączymy te dwa fragmenty, z Izajasza 22 i z Mateusza 16, no to rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, no tak, no Piotr otrzymał klucze, więc jest taki niczym Eliakim, tak, zarządza domem Dawida, tak, rządzi w imieniu Jezusa. No jest to dość duża manipulacja, ponieważ to nie wynika bezpośrednio z tekstu, natomiast z tekstu bezpośrednio wynika coś zupełnie innego, z tekstu biblijnego. Właśnie z tego, który dzisiaj rozważamy. Objawienie Jana, rozdział 3, werset 7. To mówi święty, prawdziwy. Ten, który ma klucz Dawida. Kto ma klucz Dawida? Piotr? Jezus. Jezus ma klucz Dawida. I zwróćcie uwagę, że te słowa, które Bóg mówi o Eliakimie, gdy on otworzy, nikt nie zamknie, a gdy zamknie, otworzy, Jezus przypisuje sobie. Tak? Objawienie Jana, rozdział 3, werset 7. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. To jest dosłowne powtórzenie tego, co Bóg mówi o Eliakimie. Zatem Eliakim nie tyle jest prototypem Piotra, co jest typem Jezusa. Jezus Chrystus, tak? Chrystus przychodzi i On ma teraz klucze. On rządzi domem Dawida. On zarządza domem swojego ojca Dawida. Na wieki. Dlatego Bóg mówi, dlatego zresztą to jest, są słowa też Chrystusa, Mesjasza, Psalm 2. Oto ogłaszam wam Boży dekret. A Bóg mówi wcześniej, oto ustanowiłem swego króla na Syjonie. W innym miejscu w psalmie mowa jest o tym, że oto ustanowiłem króla jak Dawid. Jak Dawid. Nie Piotr dzierży klucze domu Dawida, tylko Chrystus dzierży klucze domu Dawida, ale może je udzielić temu, komu chce. I teraz Jezus zapowiada w Ewangelii Mateusza, że tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Tylko osadźmy to w kontekście. Po czym to mówi? Po tym, jak Piotr wyznaje, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Po czym Jezus mówi, błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony, ponieważ nie objawiło ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Więc po tym, jak Piotr wyznaje prawdę, Jezus mówi, i tobie dam klucze do Królestwa Niebieskiego, po czym daje je wszystkim apostołom. Rozdział 18, dwa rozdziały dalej. Nigdzie nie znajdziecie w Piśmie Świętym ani jednego miejsca, w którym Jezus przekazałby klucze do Królestwa samemu Piotrowi. Nie znajdziecie takiego miejsca. Tym bardziej, że w 19 wersecie 16 rozdziału Ewangelii Mateusza słowo dam ci jest użyte, jest zapisane w czasie przyszłym. Nie daję ci klucze, tylko dam ci klucze. Jest czas przyszły użyty. Po czym w 18 wersecie widzimy, że te klucze są, ta władza zamykania, otwierania, wiązania, rozwiązywania jest dana wszystkim apostołom. Wszystkim. To tylko taka drobna dygresja, ponieważ często ludzie się powołują na ten fragment, który absolutnie nie mówi o tym, że to Piotr ma otrzymać klucze i ma zarządzać w imieniu Chrystusa, tylko że Chrystus sam rządzi, natomiast rządzi przez swój Kościół. I Jezus wyraźnie te słowa, które Izajasz zapisuje o Eliakimie, Jezus przypisuje sobie. Tak? To ja jestem ten, który ma klucze Dawida i jak otworzę, to nikt nie zamknie. A jak zamknę, to nikt nie otworzy. I werset 8. Znam twoje uczynki. To jest cały czas powtarzający się zwrot do wszystkich kościołów. Znam twoje uczynki. Znam historię twoją, Kościele. Znam każdy twój czyn. Wszystko, co zrobiliście, co robicie i co robić będziecie. I mówi dalej Jezus, oto postawiłem przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. Dlaczego? Bo mam klucze do domu Dawida.
I jak zamknę, to nikt nie otworzy, a jak otworzę, to nikt nie zamknie. Dlatego postawiłem przed Tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. Bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mojego imienia. Filadelfia się wyparła, Ty się nie wyparłeś, Kościele. Co znaczy, że Kościół w Filadelfii ma niewielką moc? Co to znaczy? Kościół w Filadelfii jako drugi jest razem ze Smyrną. Kiedy o nim mówi Jezus, jest wspomniana tam kwestia żydowska. Kościół w Smyrnie, jak pamiętacie, był prześladowany przez synagogę. I musimy pamiętać o kontekście. Synagoga żydowska, czyli ta społeczność żydowska, która była w danym mieście, to zazwyczaj były bogate i wpływowe środowiska. Ci ludzie naprawdę mieli wpływ na lokalne władze, bo mieli pieniądze. Niekoniecznie sami zasiadali we władzach z różnych powodów, ale mieli wpływ na władzę. I widać wyraźnie, że w Smyrnie mieli taki wpływ do tego stopnia, że władze Smyrny prześladowały Kościół. Kościół jest ubogi, ponieważ Kościoła nie stać na takie wpływy, jakie miała synagoga żydowska. Kościoła nie stać na to. Nie stać na to, żeby utworzyć front i mieć pieniądze, by wpływać na władzę, żeby teraz władza się nie tylko odczepiła, ale może nawet prześladowała synagogę. Dlatego Kościół jest ubogi. Nie ma mocy. Nie ma takiej mocy. Nie ma mocy do realizacji tych rzeczy, które mają inni. Musimy pamiętać, że synagoga żydowska nienawidziła zwłaszcza chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Ale ponieważ chrześcijanie żydowscy i chrześcijanie nieżydowscy gromadzili się razem, wobec tego nienawidzono wszystkich. Jak leci. I musimy o tym pamiętać. I nie chodzi o to teraz, że kiedy ja to wspominam, to mam jakieś tutaj ciągotki antysemickie, bo absolutnie nie mam i nigdy nie nawoływałem do tego, żeby prześladować Żydów. Wręcz przeciwnie, absolutnie. Jest to naganne prześladowanie kogokolwiek, nie tylko Żydów, ale Cyganów, nie wiem, Niemców, Rosjan, kogokolwiek. Jest to naganne, ze względu na to, kim oni są etnicznie. Co nie zmienia faktu historycznie, że synagoga żydowska prześladowała chrześcijan. Szczególnie w tamtych czasach, mając pieniądze i władzę, i wpływy. I teraz Jezus mówi, nie masz takiej mocy, jak mają na przykład ma synagoga, ale ja otwieram przed Tobą drzwi, których nikt nie zamknie. Miałeś niewielką moc, Kościele, ale zachowałeś jednak moje słowo i nie wyparłeś się mojego imienia. Tak, mając niewielką moc, szczególnie wobec wpływów synagogi, wobec wpływów gmin żydowskich, nie wyparłeś się mojego imienia. Tak? Być może były naciski na to, że ci ludzie byli przymuszani do tego, aby wyprzeć się imienia Jezusa. To jednak ty, Kościele, się nie wyparłeś tego. I zwróć uwagę, on nie mówi, że niektórzy się wyparli, a niektórzy nie. Nie ma tu podziału. Jezus mówi, że wszyscy. Ty się, Kościele, nie wyparłeś. Czyli wszyscy, którzy przynależą do Kościoła w Filadelfii, nie wyparli się Słowa Bożego i nie wyparli się Jego imienia. Wszyscy. Pamiętacie, w niedalekim Sardes była mowa, że owszem, jest Kościół jest martwy, ale są tam pewne osoby, które Bóg zachował. Tutaj natomiast jest mowa, wszyscy, nikt się nie wyparł. Wszyscy zachowali wierność. Cały Kościół, pomimo nacisków. I choć nie mieliście wielkiej mocy, to jednak wszyscy zachowaliście wierność. Nikt się nie wyparł. Wobec tego ja otwieram przed wami drzwi, których nic nie zamknie. Co to znaczy? Myślę, że symbolika otwartych drzwi bardzo dobrze
pokazuje nam Paweł Apostoł. Pierwszy do Koryntian, 16:9. Otworzyły się bowiem przede mną drzwi wielkie i owocne, a mam wielu przeciwników. Drugi do Koryntian, 2:12. Gdy zaś przybyłem do Troady, aby głosić Ewangelię Chrystusa, a drzwi zostały mi otwarte w Panu. Kolosan, 4:3. Modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy, z powodu której też jestem więziony. Czyli za każdym razem, kiedy Paweł mówi o otwartych drzwiach, mówi o czym? O możliwości. Bóg otwiera opcję, możliwość. Tak? Jezus otwiera. Do czego? Do ewangelizowania. Do ewangelizowania. W tekście greckim mamy zapisane tak. Idu, spójrz o to. Tak? To jest dosłownie wezwanie do zwrócenia szczególnej uwagi. Tak? Czyli Kościół ma zwrócić szczególną uwagę na to, co teraz Jezus mówi. Dedoka, dałem. To jest czas przeszły dokonany. Dałem. Zostało zrobione. Koniec, kropka. Dałem enopion. To jest przyimek przed kimś twojej obecności. Tu chodzi o ich obecność. Przed tobą. Enopion su. Przed tobą dałem. Tyran. Drzwi, bramę. Eneogmenen. Otwarte. I to jest participium, imiesu w stronie biernej. Otwarte. W znaczeniu, że nie one się otwarły, tylko że on je otwarł. Czyli Chrystus dał Kościołowi drzwi, które sam otwarł. Dlatego nikt ich nie zamknie. Dlatego nikt ich nie zamknie. Pamiętacie to, co wam mówiłem? Filadelfia miała charakter misyjny, jeśli chodzi o kulturę. A teraz w wymiarze duchowym i kościelnym Chrystus czyni Filadelfię ośrodkiem misyjnym. Otwierając przed nimi szeroko bramę, której nikt nie jest w stanie zamknąć. I zwróćcie uwagę, to nie jest zachęta dla Kościoła filadelfijskiego. To jest obietnica. Pomimo, że masz mało mocy, to zachowałeś moje słowo, nie wyrzekłeś się mego imienia, dlatego teraz ja, Pan, otwieram przed tobą, otworzyłem, nie otwieram, otworzyłem. Nie, że będę otwierał powoli, otworzyłem na oścież. Drzwi do okazji i możliwości, których nikt nie jest w stanie powstrzymać. Nikt nie jest w stanie tego zatrzymać. Ale kogo mają ewangelizować? Jakie to są możliwości, o których Jezus mówi? Ano werset 9. Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. I znowu Jezus zaczyna od tego samego zwrotu. Idu! Spójrz. Tak? To jest wezwanie do bacznego przyjrzenia się. Spójrz. Dido, dam ci ekte synagogę tu satana. Z synagogi szatana. Jezus ma suwerenną władzę, absolutnie. Ma klucze do królestwa Dawida. On przydaje zborowi. On jest suwerennym zbawcą. Dlatego mówi, oto otworzyłem przed tobą drzwi, których nikt nie zamknie. Do czego? Ja ci dam i przez te drzwi przyjdą do ciebie ci z synagogi szatana. To jest obietnica nawrócenia Żydów. Słuchajcie, Żydów, którzy prześladują Kościół. To jest synagoga szatana, synagoga przeciwnika. Czyli zgromadzenie ludzi, którzy są przeciwni. Oni twierdzą, że są Żydami, jednak kłamią. To jest zastanawiające. Czyli twierdzą, że są uczestnikami przymierza, a Jezus mówi, kłamiecie. Nie jesteście uczestnikami żadnego przymierza. Kłamiecie. Ci ludzie kłamią, mówiąc, że są w przymierzu z Bogiem. Bo Żyd to nie tylko narodowość. Żyd to również religia, to przynależność do ludu Bożego. A Jezus mówi, kłamiecie, nie przynależycie do ludu Bożego.
wyraźnie twierdzą, że są Żydami, lecz ani nie są. Czy chodzi tu o jakąś grupkę, która się przypisuje, która twierdzi o sobie, że są Żydami, a nie są? Nie. Ci ludzie rzeczywiście są etnicznie Żydami, z dziada pradziada. Są gorliwi w obronie judaizmu, który sami sobie wymyślili. Sami sobie wymyślili. A Jezus mówi, nie są. Nie są Żydami. Nie są częścią Izraela. Kłamią. Kłamią. Ale oto dam ci spośród nich. Dam ci spośród nich. Jezus jest Mesjaszem. Jezus jest suwerennym Bogiem. Jezus jest suwerennym Zbawcą. Zbawia kogo chce. Każdego, kogo Ojciec wybrał i dał mu. I mówi, i zwróć uwagę, to nie Kościół czyni. To Chrystus otworzył drzwi. To Chrystus da. I zobaczcie, co dalej mówi. Pojeso, oto sprawię, uczynię, zrobię, że przyjdą. Kto to robi? Kościół? Nie. To Chrystus robi. On sprawi, że ci ludzie przyjdą i pokłonią się przed twoimi nogami. Mówi to do Kościoła. Do Kościoła, który ma mało mocy. I poznają, że ja ciebie umiłowałem. Zwróćcie uwagę, Jezus sprawi, że oni poznają, ci ludzie, że Chrystus umiłował ten Kościół. I ci ludzie, którzy nienawidzili tego Kościoła, przyjdą w pokorze do tego Kościoła. To jest obietnica. Pamiętajmy, że w tamtych czasach coraz bardziej i bardziej wzrastał pośród Żydów, co doprowadziło w końcu do wybuchu powstania, szczególnie w Palestynie, powstania w 66 roku przeciwko Rzymowi. Ale wzrastały nastroje nacjonalistyczne i partie nacjonalistyczne rozwijały się pośród synagog żydowskich rozpoczonych po całym żydowskim, przepraszam, Imperium Rzymskim. I te stronnictwa bardzo chętnie zwalczały chrześcijaństwo, ponieważ widziały w nich zagrożenie. Tak, to była dla nich to była obraza boska istnienie chrześcijaństwa. Paweł tak to rozumiał. Pamiętacie? Sam o tym mówił. Dla niego było niewyobrażalne. Istnienie chrześcijan to była obraza Boga. Jahwe. Dlatego chciał ich eliminować. Dlatego nawrócenie tych Żydów jest absolutnie suwerennym dziełem Chrystusa. Absolutnie dziełem Chrystusa. Ale na czym zbudowanym? Na wierności Słowu i imieniu Chrystusa. Kościół, który jest drobny, mały, jemu jest zapowiedziana tak wielka rzecz, że poznają, i zobaczcie to świadectwo Chrystusa, poznają, że cię umiłowałem. Ja sprawię, że poznają, że cię umiłowałem. Nie mówi tego do żadnego innego kościoła. Nawet do Smyrny tego nie mówi. Choć nie ma nic do zarzucenia Smyrnie. A jednak kościołowi Filadelfii mówi, poznają, że cię umiłowałem, bo pozostałeś wierny. Cały kościół pozostał wierny. Rozumiecie? Żadna osoba się nie wyłamała. Nie było wyjątków. Jezus nie pokazuje na żaden wyjątek. Cały Kościół pozostał wierny. I 10 werset. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Oczywiście kwestia próby, to wielu ludzi będzie to różnie wyjaśniało. Premilenialiści będą patrzeć w przyszłość, preteryści w przeszłość, zachowawczy nie będą chcieli w ogóle o tym dyskutować. A nie możemy być do końca pewni, o co Jezusowi mogło chodzić o czasie próby, ale na pewno odwołuje się do ich doświadczeń ze trzęsieniem ziemi. Że przyjdzie coś nagłego, coś niebezpiecznego, coś, co wstrząśnie tak całym światem. Jezus mówi dosłownie tutaj w tekście greckim mówi tak.
Hoti eteresas, ponieważ strzegłeś, ton logonum uchypomenes, słowa mojej stałości, wytrwałości, niezłomności. Kagoteresose, i ja utrzymam, zachowam ciebie. Tak? Ektes choras peirasmu, od godziny próby zachowam ciebie. Ponieważ ty zachowałeś moje słowo. Słowo, które wzywa do wytrwałości, do cierpliwości, do niezłomności. To teraz ja, Kościele, ciebie zachowam. Od godziny próby. To jest meluses rehestai, ta, która, tej, która ma przyjść, która jest dosłownie na krawędzi przyjścia. Dlatego ja nie dopatruję się tej kwestii aż tak bardzo eschatologicznej, ponieważ język, który Jezus mówi, mówi o czymś, co ma nadejść szybko. Co ma nadejść szybko. Wiecie, możemy nawet możemy spojrzeć na to i choćby nawet podboje arabskie, które zaczęły się już w VII chyba wieku, tak? Z tego dobrze pamiętam. Które całkowicie, absolutnie wstrząsnęły porządkiem świata ówczesnego zamieszkałego. Epites Choles ma przyjść na cały, i tu mamy oikumenes, na całe oikumeny, tak, czyli całe zamieszkały świat. Ale oikumeny, jak pamiętacie, jest też używane na określenie Cesarstwa Rzymskiego w tamtych czasach. Aby przetestować tych zamieszkujących na ziemi, dosłownie katoikuntas, czyli od katoikeo, kata oikos, według domu, tak, czyli zamieszkujących. Epites ges, na ziemi. Czyli tak jak miasto Filadelfia nie było zachowane od godziny próby, przeszło trzęsienie ziemi, tak Kościół będzie zachowany od trzęsienia ziemi, które będzie próbą dla całego zamieszkałego świata. Dla całego zamieszkałego, dla tych wszystkich, którzy mieszkają na ziemi. I Kościół Filadelfii pozostanie niewzruszony, dlatego że został że będzie zachowany. Chrystus obiecał, to jest obietnica dla Kościoła, który jest wytrwały, który wytrwał w Słowie. To doświadczenie ma przyjść zaraz, bo tu jest słowo ustne meluses, już zaraz ma się coś stać. Wiecie, Boża perspektywa jest inna niż nasza. Tak? Boża perspektywa, co ma nastać już, niekoniecznie jest taką perspektywą, jak my mamy. Dla nas już to jest, wiecie, o już. A dla Boga już to może być za 2 tygodnie, albo za miesiąc, albo za 5, albo za 10 lat, tak? Ale już się szykuj. Już się szykuj i wiedz. I werset 11. Oto przyjdę wkrótce. I mi się wydaje, że to jest związane również z godziną próby. Oto przyjdę wkrótce. Trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Czyli masz trzymać się, aby nikt ci tej korony nie odebrał. Nie chodzi o Chrystusa, tylko chodzi o różnego rodzaju wpływy z zewnątrz, świat i tak dalej. Jeżeli ulegniemy teraz temu, jeżeli do tej pory byliśmy wierni, ale nagle Jezus przed pochwalił nas, no to tacy fajni jesteśmy, to już możemy sobie troszeczkę poluźnić teraz, tak? Bo tacy fajni jesteśmy. Prawda? No przecież nic się nie stanie wielkiego. No. Jezus powiedział, że jesteśmy fajni, no zachowa nas od próby. To teraz sobie możemy poluzować trochę, no przecież nie musimy się tak spinać. Co my, Polacy jesteśmy, że mamy ciągle chodzić spięci? No. Amerykański lustre wprowadźmy troszkę. Jezus mówi, trzymaj się. Trzymaj się tego, co masz. Trzymaj się tego, trzymaj się tej wierności. Trzymaj się tego, co masz. Aby nikt nie wziął twojej korony. I werset 12. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. I znowuż Jezus odwołuje się do doświadczeń mieszkańców. Niektórzy, jak już wspomniałem, niektórzy mieszkańcy w różny sposób umacniali swoje domy, albo przed kolejnym trzęsieniem ziemi. A Chrystus zwyciężającego, tam jest użyte słowo Nikon, i to nie jest reklama aparatu fotograficznego. Co takie Nikon? Ale to oznacza po grecku zwyciężający. Ten, który podbija dosłownie. Tak? Ten, który podbija. Konkwistador po hiszpańsku.
zwyciężający. A tego, który jest zwyciężający, uczynię filarem w świątyni Boga. Filar jest tym, co podtrzymuje konstrukcję. Tak? Cały ciężar dachu spoczywa na filarze. Gdyby nie było filaru, cała świątynia się zawala. A więc tego, kto jest zwyciężający, uczynię filarem w świątyni Boga. I zwróćcie uwagę, już nie wyjdzie na zewnątrz. Pamiętacie, co wam powiedziałem? Trzęsienie ziemi, próby, ludzie uciekają na zewnątrz miasta. Uciekają, wychodzą z miasta. A Jezus mówi, ten, kto jest zwyciężający, ten będzie filarem świątyni Boga. Co jest świątynią Boga obecnie? Kościół. Kościół. I nie wyjdzie na zewnątrz. Zwróćcie uwagę, to jest obietnica pewności zbawienia. Jeżeli jesteś filarem świątyni Boga, jeżeli jesteś zwyciężający, a każdy, to nie chodzi o to, że masz jakiś urząd zwyciężającego, tylko ten, kto jest wierny, zwyciężający, ten jest filarem i już nie wyjdzie ze świątyni. To jest obietnica pewności zbawienia. I patrzcie dalej, co Jezus mówi. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba, od mego Boga i moje nowe imię. A zatem nikt nie wyjdzie, ponieważ jest filarem Boga. Nie wyjdzie, ponieważ to Chrystus umieszcza go w mieście Boga, nowym Jeruzalem, które zstępuje z nieba. Przyjrzyjmy się przez chwilę nowemu Jeruzalem, bo to jest bardzo ciekawe. My mamy jedno słowo na słowo, kiedy określamy coś nowego. Nowy, tak? Nowe Jeruzalem. I mamy takie myślenie czasowe, że coś się zaczyna w czasie. Czyli tego Jeruzalem nie ma, będzie jakieś nowe Jeruzalem. Ale czy rzeczywiście o tym mówi Jezus? Otóż użyte to słowo to jest kaines Jeruzalem. Kaines Jeruzalem. To nie jest Jeruzalem nowe, że dopiero historycznie powstanie. Jest to Jeruzalem, które jest jakościowo nowe. To jest zupełnie inne Jeruzalem od tego, które jest. Zwróćcie uwagę, wszyscy uznawali Jeruzalem, wszyscy wierzący uznawali Jeruzalem za miasto Boga. Dlaczego? Bo tam była świątynia Boga. Tam była świątynia Boga. A teraz nowe Jeruzalem jest świątynią Boga. Ale nowe w rozumieniu jakościowo inne. Kaines. Nie neos. Kaines. Jeruzalem. Niektórzy twierdzą, że kaineos i kainos, te dwa przymiotniki, są synonimiczne. Ponieważ w Biblii na przykład człowiek, antropos, jest nazwany zarówno neos, na przykład Kolosan 3:10, jak i kainos, list do Efezjan 2:15. Czy przymierze, diateke, jest nazwane nea diateke w Hebrajczyku 12:24, albo kaine diateke w 9:15. Zatem niektórzy twierdzą, ale to są synonimiczne. Tymczasem Richard C. Trench, to jest pan, który napisał takie dzieło Synonimy Nowego Testamentu, argumentuje, że nie tak się rzeczy mają. Że te oba przymiotniki mogą być użyte zarówno w stosunku do człowieka, antropos, jak i diateke, przymierze. Że to jest nowe, ponieważ pojawia się w czasie przymierze, ale też jest kainos, ponieważ jest całkowicie inne przymierze. Całkowicie inne przymierze. To samo człowiek, antropos. Człowiek może być nowy, ponieważ pojawia się w czasie jako coś nowego, ale może być też kainos, ponieważ jest zupełnie innej jakości człowiekiem. Dlatego też, jak zwraca uwagę Trench, a neos oznacza nowy w kontekście czasu, czyli ad tempus, w kontekście czasu. Natomiast kainos oznacza coś nowego, ale w kontekście istoty rzeczy, czyli tak zwane ad rem. Innymi słowy, nowe Jeruzalem to jest jakaś jakościowo nowa rzeczywistość. Jakościowo nowa rzeczywistość. Coś zupełnie odmiennego od tego, co jest w Palestynie. To jest coś absolutnie innego. I na dodatek Jezus mówi, to coś wstępuje z nieba. To coś nie jest wybudowane na tej planecie. To coś wstępuje z nieba.
Kaines Jeruzalem Hekataba Katabainusa Ektu Uranu. Katabainusa to jest imię słów w czasie teraźniejszym strony czynnej, czyli dosłownie wstępujące z nieba. Czyli ono już wstępuje. Ono jest wstępujące. To jest jego natura. Ono jest wstępujące. To nie jest coś, co przyjdzie, tylko ono jest wstępujące. Tak? Tu i teraz jest wstępujące. Od Boga, a po tu Teu. W przeciwieństwie do Jerozolimy, którą mamy w Palestynie, tak, czy w Izraelu obecnie, która jest dziełem człowieka. Jerozolima jako miasto jest dziełem człowieka, zbudowane przy pomocy ludzkich rąk. Tymczasem nowe Jeruzalem jest apotuteu, jest absolutnie od początku do końca dziełem Boga. Absolutnie od początku do końca dziełem Boga. A zatem, kiedy mówimy o nowym Jeruzalem, nowe Jeruzalem zresztą też jest w Księdze Objawienia nazwane oblubienicą Chrystusa, to możecie sami sobie dopowiedzieć, czym jest Nowe Jeruzalem, o którym mówi Jezus. Jest tym samym, co świątynia. Jest tym samym, co świątynia Boga. Jesteś filarem świątyni Boga, nie wyjdziesz z niej, jesteś imię Nowego Jeruzalem jest na tobie. Tak? Jesteś częścią Nowego Jeruzalem. Trzy imiona są wypisane na tobie. Imię Boga, imię Nowego Jeruzalem, i imię Chrystusa. Tak? Należysz po trzykroć należysz do Boga. Do świętego i prawdziwego. Po trzykroć. Jeszcze jest drobna kwestia. Niektórzy mówią, zwracają uwagę, że Jezus mówi mego Boga. Tak jakby Chrystus nie był Bogiem. Ma jakiś inny Bóg. Ale zwróćcie uwagę, gdyby Bóg nie był Bogiem Chrystusa, to czy mógłby być naszym Bogiem? Nie mógł być naszym Bogiem. Chrystus jest pośrednikiem, kimś, kto stoi pośrodku między nami a Bogiem Jahwe. Tak? I mówi Pismo, że pośrednikiem nie jest Logos odwieczny, ale jest człowiek, Chrystus. Jest wcielony Logos. On jest pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Wobec tego Bóg, nasz Bóg musi być Bogiem Chrystusa, żeby był naszym Bogiem. Nie ma innej opcji. Okej, kochani, podsumowując. Filadelfia zachowała słowo i wierność imieniu Boga. Chrystus zna dokładnie czyny tego kościoła. Dlatego też Chrystus, który dzierży klucze, otwiera drzwi, których nikt nie może zamknąć. Drzwi do ewangelizacji, do głoszenia Ewangelii. W związku z tym sam Chrystus da też kościołowi spośród tych Żydów, którzy nienawidzą kościoła, byli wrogami kościoła, przynależeli do synagogi przeciwnika, da ludzi, a oni rozpoznają, że Kościół jest umiłowany przez Chrystusa. I dlatego przyjdą do Kościoła w pokorze. I ze względu na wierność Chrystus obiecuje też Kościołowi, że zachowa go od próby, która dotknie wszystkich. W związku z tym Chrystus też zapowiada, że przyjdzie wkrótce, w związku z tą próbą. Także Kościół jest wezwany do zachowania wierności, aby nikt nie odebrał tej korony. Ma kontynuować postępowanie wierności. Jezus kończy to wszystko obietnicą, że tego, kto zwycięża, czyli kto dokonuje podboju tych wszystkich przeciwności, które świat niesie, umieści tego kogoś niczym filar w świątyni Boga, nie do ruszenia. W świątyni, której też nie jest w stanie nic poruszyć, żadne trzęsienie ziemi, czy symboliczne, czy rzeczywiste, nie jest w stanie jej poruszyć. Kto jest filarem, ten z tej świątyni nie wychodzi. Zostaje w niej na zawsze. Zostaje w niej na zawsze. I kto jest filarem, przynależy do Boga, do Nowego Jeruzalem i do Chrystusa na zawsze. Tak? To jest cecha charakterystyczna. To jest kolejna rzecz, kiedy ktoś mówi o pewności zbawienia, że nie ma pewności zbawienia. Jeżeli Chrystus cię umieszcza w świątyni, czyni z ciebie filar świątyni, to nie wyjdziesz z tej świątyni. Tam zostajesz na zawsze. To jest obietnica pewności.
No i oczywiście werset 13. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Tak? To jesteśmy, kochani, wyzwani ponownie do tego, abyśmy wszystko to, co Duch mówi do kościołów, rozważali głęboko w swoich sercach i przyjrzeli się, tak, w którym miejscu my jesteśmy, w którym miejscu jest zbór, do którego należymy, który stanowimy, i umieli w związku z tym też podejmować właściwe decyzje. To jest niezwykle dla nas wszystkich istotne. Tak. Chciałbym bardzo, żebyśmy mogli spojrzeć na siebie nawzajem i z radością w sercach powiedzieć: tak, jesteśmy Filadelfią. Chciałbym bardzo. I nie chodzi o to, że możemy sobie tą nazwę przykleić do loga. Tylko rzeczywiście, że jesteśmy Filadelfią. Ale czy tak jest? Rozważmy w swoich sercach. Głęboko. I rozważmy w swoich sercach, na ile ja się przyczyniam do tego, że ten kościół jest Filadelfią, albo jest Sardes, albo jest Tiatyrą, albo jest Pergamonem, albo jest Smyrną, albo jest Efezem. Na ile ja osobiście sam przyczyniam się do tego. Dobry Boże, daj nam mądrość, Panie, prosimy Cię, abyśmy umieli rozważać to wszystko w naszych sercach i to, co Ty, Panie, nam przekazujesz i mówisz, zachowywali, a przede wszystkim zachowali wierność Twojemu Słowu. W imię Jezusa, naszego Pana, prosimy. Amen.